Cześć, z tej strony Wojtek Wiśniewski i Kamil Lubiński. Rozpoczynamy sportowe podsumowanie tygodnia. Witamy bardzo serdecznie w kolejnym sportowym podsumowaniu tygodnia. Dziś mnóstwo informacji. Zaczynamy jak zwykle od piłki nożnej, ale również sporty walki, lekka atletyka, piłka ręczna i mnóstwo informacji przede wszystkim z tej piłki ręcznej, bo działo się w tym tygodniu. Tak jak powiedziałem, zaczynamy od piłki nożnej. Wisła grała w Katowicach z GKS-em, niestety bez udziału publiczności, ale może i dobrze, bo nawciarze nie mieli tego dodatkowego przeciwnika, jakim byli kibice, i zgarnęli na ciężkim terenie 3 punkty. Zgarnęli 3 punkty, ale nie wiem, czy przy udziale kibiców nie grałoby się po prostu lepiej obydwu drużynom. Przecież wiadomo, że mecze rozgrywa się zwłaszcza dla kibiców. Dla mnie głupotą jest zamykanie stadionów na jakiekolwiek mecze. No tutaj Wisła bardzo fajnie zagrała od samego początku. Widać było spokój w poczynaniach naszych zawodników. Pamiętam jeszcze w zeszłej rundzie mecz, gdzie Cezary Stefańczyk zdobył bramkę z rzutu wolnego, później jeszcze ostemplował poprzeczkę. W tym meczu, przed tym meczem, śmiali się komentatorzy Orange Sport, że czemu Cezary Stefańczyk nie włożył sobie nogi w gips i nie ustawił tej nogi tak jak ją miał na tamten mecz. No, tutaj Cezary Stefańczyk, że tak powiem, dał pstryczka w nos komentatorom Orange Sportu i zdobył bramkę z rzutu wolnego. No tak, tutaj ta pierwsza połowa zupełnie bezbarwna, można powiedzieć. Mi żadnego strzału celnego nie oddali zawodnicy jednego i drugiego zespołu, więc tutaj za wiele się nie działo i naprawdę ten mecz mocno nam się ciągnął, kiedy komentowaliśmy go z Kubą. Na szczęście w drugiej połowie troszkę rozkręcili nam się nasi zawodnicy i mimo, że to śmiesznie brzmi, że Wisła oddała jeden strzał celny w tym spotkaniu i to była właśnie bramka Cezarego Stefańczyka, no to kto oglądał ten mecz, ten widział, że jeszcze strzeliliśmy jedną bramkę z pozycji spalonej, a jeszcze był jeden słupek Marcina Krzywickiego, później strzał w spojenie z linii końcowej, także nie było to tak jak te statystyki przedstawiają, jak to jeden z trenerów mawiał, bodajże Ryszard Tarasiewicz, że statystyka jest jak spódniczka mini, mimo niby dużo pokazuje, a tak naprawdę to najważniejsze zakrywa i tak było w tym przypadku, że te statystyki nie oddały tego, co rzeczywiście działo się na boisku, oddały za to w pierwszej połowie, bo rzeczywiście ten mecz był trochę nudnawy, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty wróciły do Płocka. 3 punkty w Płocku. No, Wisła grała dużo spokojniej po czerwonej kartce dla Piotra Petasza, który w bardzo głupi sposób zarobił drugą żółtą. No, jeszcze jeden z rezerwowych, który wszedł na drugą połowę, Będkowski, też powinien dostać czerwoną kartkę w drugiej połowie. Tutaj sędzia Pskid był bardziej pobłażliwy. Nie mamy do niego pretensji, ponieważ mecz wygraliśmy. Zasłużenie 1-0. 3 punkty w Płocku. I w tym momencie mamy wicelidera, bo Zagłębie zremisowało swoje spotkanie z Pogonią Siedlce 0-0. 1-0 przegrała swoje spotkanie Termalika z GKS-em Tychy, czyli wracamy na właściwe tory. Tak jest, wracamy na właściwe tory. Nawet przed meczem Zagłębia byliśmy przez kilka godzin liderem tej tabeli pierwszej ligi, a więc tak jak być powinno na koniec sezonu. Dalej przechodzimy do lekkiej atletyki. Nasz skoczek weteran został mistrzem Europy skoku wzwyż. Kolejny wielki sukces naszego zawodnika. Tak jest. Jak on to robi, chciałoby się powiedzieć. Bije rekordy, wygrywa wszystkie zawody, na których startuje. Dariusz Bednarski, bo o nim mowa, w kategorii M60 na trwających w Toruniu Mistrzostwach Europy Mastersów w lekkoatletyce zdobył złoty medal. Płocczanin pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 165 cm. Co ciekawe, taką samą wysokość zaliczył Czech Jarosław Lorenz, któremu organizatorzy również przyznali złoty medal. Do konkursu było zgłoszonych 16 zawodników. Ostatecznie chyba 12 tylko, z tego co wiem, wystartowało. No, ta kategoria
ma to do siebie, że nawet na rozgrzewce potrafią przydarzyć się jakieś niechciane kontuzje. Czterech zawodników odpadło jeszcze przed samym rozpoczęciem turnieju. Sam pan Dariusz Bednarski opowiada, że jest bardzo szczęśliwy z dwóch powodów. Po raz drugi z rzędu udało mu się wygrać europejski czempionat. Z tą jednak różnicą, że w ubiegłym roku triumfował na stadionie, a tym razem w hali. Ale miał też wspaniałą publiczność. Specjalnie na zawody przyjechała mnie dopingować grupa ludzi z Barwic, gdzie jestem co roku zapraszany na meeting lekkoatletyczny z udziałem gwiazd, między innymi Kamili Litwinko. Były też zawodniczki klubu MUX Płock z trenerem Piotrem Mieszkowskim. Wspólnie przygotowali transparenty z napisami: gdy Darek nad poprzeczkę wzlatuje, cały MUX mu dopinguje. Takie rymy trochę z PRL-u, jak piłkarze wracali ze srebrnymi medalami z Mistrzostw Świata. No, to było niesamowite, bardzo sympatyczne i motywujące, mówi sam pan Dariusz. Czułem dobrą energię, która mnie niosła. Byłem znakomicie przygotowany do zawodów. Co prawda rekordu świata nie pobił. Mówi, że zabrakło kilku centymetrów, ale to były emocje. Zostajemy nadal przy lekkoatletyce. Na zawodach w Toruniu w krosie na 5 km startowało również dwóch płocczan: Przemysław Giżyński w kategorii wiekowej M35 i Stanisław Dymek w kategorii M60. Pierwszy z nich zdobył w drużynie złoty medal, indywidualnie był czwarty. Giżyński przegrał walkę o brąz z Maciejem Mireczką zaledwie o 3 sekundy. Rywalizację w tej kategorii wiekowej wygrał Bartosz Mazerski ze Sztumu. Drugi z reprezentantów Płocka, Stanisław Dymek, zajął 22 miejsce. Mistrzem Europy w krosie na 5 km w kategorii M60 został Polak Krzysztof Borowski. Drugi był Luksemburczyk Justin Gloden, a trzeci Norweg Øystein Syversen. Przechodzimy do kolejnej dyscypliny, tym razem sporty walki. Rozpoczynamy od KSW, od tej federacji. Marcin Różalski powraca do klatki i będzie walczył tym razem na Wembley. Federacja KSW podjęła decyzję, że pierwszy raz poza granicami Polski zorganizuje swoje zawody. Tym razem 31 października w SSE Arenie w Londynie, tuż obok Wembley, wystąpi ta gala, między innymi właśnie nasz reprezentant. No jeszcze nie wiadomo, z kim będzie walczył nasz zawodnik. Federacja zapowiada tylko, że poza Marcinem Różalskim będzie również Mariusz Pudzianowski, a więc no na pewno ta gala zapowiada się niezwykle ciekawie. Czekamy cały czas właśnie na to, z kim będzie nasz, jak to mówią, płocki barbarzyńca walczył 31 października. I przechodzimy już do piłki ręcznej. Jak zwykle rozpoczynamy od kobiet, czyli Jutrzenka i SMS. Niestety nasze zespoły zaliczyły dwie porażki. SMS przegrał w Gdańsku z tamtejszym AZS-em 22-33. Monika... Można dodać, że nie były faworytkami w tym meczu. Tak, ale tutaj Monika Obrębalska, czyli reprezentantka teraz Gdańska, ale wychowanka płockiego klubu, po raz kolejny zamurowała bramkę w gdańskiej drużynie i to taki jedyny pozytywny aspekt tego spotkania dla nas. No chyba Monika ma jakiś patent na zawodniczki z Płocka, bo jak przyjechała do Płocka grać przeciwko Jutrzence, w pierwszej połowie puściła tylko 3 bramki. No tak. Skuteczność wtedy miała chyba 75% w bramce, niesamowita. No tak, za to w Płocku walczyła o ligowy byt Jutrzenka, niestety się nie udało. Porażka z drużyną KPR Kobierzyce 21-26, a więc niezbyt udany ten weekend dla dwóch płockich drużyn. No tutaj można powiedzieć śmiało, że bardzo szkoda tego meczu. No bo gdzie wygrywać, jak nie na własnym parkiecie? Spotkanie w hali szkoły podstawowej numer 16 rozpoczęła się no idealnie dla płocczanek, które po pierwszych paru minutach prowadziły już 4-0. Waleczna Jutrzenka narzuciła swój styl gry, wiedziały, o co grają dziewczyny. Niestety w kolejnych paru minutach nieskuteczność wkradła się w szeregi naszych zawodniczek. Powinny dobić tutaj rywalki, nie uczyniły tego.
Zespół gości dobrze zareagował na wyciągniętą pomocną dłoń naszych zawodniczek, no i odrabiał straty mozolnie, bo mozolnie, ale punkt po punkcie, po kwadransie na tablicy wyników był znowu remis, znowu Płocczanki musiał się spiąć w sobie, żeby walczyć o utrzymanie. Niestety od tej pory KPR Kobierzyce, no można powiedzieć, że dominował na parkiecie. Spokojnie dziewczyny z Kobierzyc grały swoje. Jutrzenka próbowała jeszcze odwrócić losy meczu w pierwszej części spotkania. Na 5 minut przed końcem, przed upływem pierwszych 30 minut było 8-9 dla Kobierzyc. No ale ten wynik, jak wielu kibiców mogło zauważyć, nie odzwierciedlał tego, co działo się na parkiecie. Nasze zawodniczki stanęły po dobrym początku, no i później już się nie obudziły, nie miały pomysłu, jak grać w ataku. Ostatecznie do przerwy Jutrzenka przegrała 9-12, a w drugiej połowie Kobierzyce już no, grały swoje, punkt za punkt. Było tylko przez pierwsze chyba 6 czy 5-6 minut, 12-15 dla Kobierzyc było chyba w 36 minucie. Przez kolejne 11 minut swoją przewagę budowały właśnie zawodniczki przyjezdne, które w ataku robiły co chciały. W obronie nasze zawodniczki nie broniły za dobrze, a w ataku grały jeszcze gorzej. Wynik końcowy 21-26 odzwierciedla klasę obu zespołów zaprezentowaną w sobotę na parkiecie hali 16. I przechodzimy do panów. Zaczynamy od tych młodszych, czyli od płockich juniorów. Ci, którzy zdobyli złote medale, doczekali się również powołań do reprezentacji Polski. Dwóch zawodników naszych wystąpi z orzełkiem na piersi. Bardzo dobrze, że się doczekali na powołania, ponieważ zasługują na to. Sądzę, że nie tylko tych dwóch zasługuje na powołania. No jednak taki był wybór naszych selekcjonerów. W niedzielę w Warszawie zaczyna się zgrupowanie kadry Polski Juniorów, która w dniach 1-6 kwietnia weźmie udział w turnieju międzypaństwowym w Bośni i Hercegowinie. W kadrze jest, tak jak już wspomniałeś, dwóch zawodników Wisły, bramkarz Tomasz Wiśniewski i skrzydłowy Maciej Skibiński. Młodzi kadrowicze przez dwa dni będą trenować, przejdą badania lekarskie w Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej w Warszawie, a w środę wyjadą do Bośni, gdzie wystąpią w już rzeczonym turnieju. Oprócz Polaków i Bośniaków wystąpią także takie zespoły jak Katar, Macedonia, Słowenia, Chorwacja, Serbia i Słowacja. Zespoły zostały podzielone na dwie grupy. Polacy zagrają z Macedonią, Bośnią i Katarem. Ciekawe, czy tutaj będą jakieś niespodzianki. Z tymi ostatnimi wygraliśmy w ubiegłym roku na turnieju towarzyskim w Lubece 31-29. Macedonia to z kolei uczestnik ostatnich Mistrzostw Europy, ale tam nic nie zwojowali, zajęli ostatnie 16 miejsce. Trenerem polskiej reprezentacji juniorów jest były zawodnik Wisły Płock Rafał Kuptel, który obiecuje walkę w każdym spotkaniu i osiągnięcie jak najlepszego rezultatu. I przechodzimy do drugiej Wisły. Kolejna wygrana rezerw Wisły Płock, tym razem z AZS-em AWF Warszawa w meczu wyjazdowym. Nafciarze wygrali 39-29, no i już tylko dwa kroki do awansu naszych młodych zawodników. W czterech kolejkach, które zostały do końca tej rundy, muszą zdobyć jedynie 4 punkty, a więc wszystko wskazuje na to, że młodzi nafciarze awansują do pierwszej ligi i w przyszłym sezonie będą właśnie w tych rozgrywkach rozgrywali swoje mecze. No i przechodzimy do seniorów. Tutaj nafciarze podrażnieni porażką z Wardarem lekko, łatwo i przyjemnie pokonali Zagłębie Lubin w wyjazdowym spotkaniu 41-31. Świetny mecz w pierwszej połowie Adama Morawskiego. Doskonałe spotkanie w obronie, doskonała pierwsza połowa w obronie i w ataku po pierwszych bodajże
15 minutach był wynik 13 do 2 dla Nafciarzy. Długie 7-8 minut Zagłębie w ogóle nie potrafiło zdobyć bramki na własnym parkiecie. Doskonały mecz naszych skrzydeł. Gionea 8 bramek, Daszek 7, Wiśniewski 5. No i trzeba zaznaczyć, że wszyscy zawodnicy, którzy przebywali na parkiecie w tym meczu, zdobyli co najmniej dwie bramki, bo najmniej Tiumencew i Jurkiewicz zdobyli po dwa gole, więcej Zelenowicz, Piechowski, Rakoca po trzy, no i Montoro, Sypszak po cztery i wcześniej wymieniani Wiśniewski 5, Daszek 7 i Gionea 8 goli. Aż by się chciało powiedzieć, szkoda, że nie ma żadnego z juniorów. No tak, szkoda, że nie ma żadnego z juniorów, ale tutaj tą swoją politykę, żeby nie wciągać tych juniorów do pierwszego zespołu, Manolo Cadenas cały czas prowadzi i raczej to się już do końca sezonu nie zmieni, bo już teraz najważniejsza faza sezonu, czyli ćwierćfinały. Ja jeszcze rozmawiałem niedawno z trenerem drugiej Wisły właśnie, trenerem Robertem Jankowskim, powiedział, że trenerzy pierwszego zespołu oglądają mecze juniorów, przychodzą na treningi, zapraszają również na konsultacje na treningi pierwszej drużyny niektórych zawodników, no ale jeszcze spokojnie należy poczekać, być może do przyszłego sezonu może coś się okaże. No pewnie tak będzie, tak więc pewne, spokojne zwycięstwo Nafciarzy w tym spotkaniu. No i nietypowy występ, można powiedzieć, już przechodząc do kolejnego tematu związanego z piłką ręczną w Płocku. Niecodzienny występ, bo tym razem w Familiadzie, razem z Karolem Strasburgerem i przeciwko aktorom, o ile dobrze mi się wydaje, walczyli nasi brązowi medaliści, czyli Adam Wiśniewski, Marcin Wichary, Mariusz Jurkiewicz, Kamil Sypszak i Michał Daszek. Wygrana z tego programu, nie wiemy oczywiście, kto wygrał, bo tego nikt nam nie chce zdradzić. Program zostanie wyemitowany 6 kwietnia o godzinie 14, także już teraz zapraszamy do oglądania. To przez chwilę zastanawiałem się, jaki dzień, ale to musi być niedziela przecież, bo Familiada zawsze jest w niedzielę. Tutaj nasi zawodnicy, tak mi się wydaje, że jednak oni wygrali ten program, bo jakoś tak bardzo głośno Michał Daszek na Facebooku tutaj się chwalił, żeby oglądać koniecznie 6 kwietnia, więc chyba jemu bardzo dobrze poszło w tym programie. Może rzucił dużo bramek, dużo punktów zdobył. No musiał dużo punktów zdobyć. Ostatnio dobrze mu to wychodzi, więc może i w Familiadzie. Wygrana z tego odcinka zostanie przekazana domowi dziecka imienia Janusza Korczaka w Darłowie. No i przechodzimy do kolejnego tematu związanego z piłką ręczną, płocką piłką ręczną. Sekcja piłki ręcznej Wisła Płock wraz z Centralnym Ośrodkiem Sportu Torwar w Warszawie organizuje trening dla dzieciaków. Co prawda ten trening dopiero 13 kwietnia, ale do 3 kwietnia jeszcze można się na ten trening zgłaszać. Będzie można zrobić sobie zdjęcie, porozmawiać, no a przede wszystkim potrenować z Adamem Wiśniewskim, Marcinem Wicharem, Mariuszem Jurkiewiczem, Kamilem Sypszakiem i Michałem Daszkiem, którzy wezmą udział w tym treningu. Myślę, że i reszta sztypiornistów również przyjedzie na ten trening. Aby się zgłosić, trzeba wysłać e-mail ze zgłoszeniem liczby dzieci na adres agata.poplawska@cos.pl i do 3 kwietnia można zgłaszać swoje dzieciaki do 3 kwietnia można zgłaszać dzieciaki do tego treningu. Co ważne, w treningu mogą również brać udział dzieciaki, które nie potrafią w ogóle grać w piłkę ręczną, które dopiero chcą się nauczyć, chcą zacząć i chcą spróbować swoich sił w tym sporcie, także nie tylko dzieci, które już tam coś próbują, coś trenują i trenują w jakimś klubie, tylko każdy może spróbować swoich sił na Torwarze już 13 kwietnia.
Gorąco zachęcamy, ponieważ jest to sport ogólnorozwojowy i trenuje każde partie ciała. Nie zniechęcamy nikogo, zapraszamy również dziewczyny. Na koniec informacja z piłki ręcznej, ale nie o płockiej Wiśle, czyli KPR Legionowo i Gwardia Opole wracają do PGNiG Superligi. Wiemy już, kto awansował. No i czemu wspominamy o tym wydarzeniu? O tym już Kamil. O tym wydarzeniu wspominamy z tego powodu, że w obydwu zespołach grają nasi wychowankowie lub też zawodnicy, którzy reprezentowali nasz klub przez dłuższy czy krótszy okres czasu. No i kilku z tych zawodników zapewne zawita znowu do Płocka. Między innymi będą to Damian Suliński, Bartosz Wuszter, Witalii Titow, Artur Bożek, którzy reprezentują w tym momencie KPR Legionowo, a także Łukasz Całujek, Kamil Mokrzki i Sebastian Rumniak, którzy grają w Gwardii Opole. Mamy nadzieję, że pozostaną w tych klubach i będą mieli okazję zmierzyć się w Płocku ze swoimi kolegami właśnie z Wisły Płock. Ewentualnie zamienią te kluby na inne zespoły Superligi i w przyszłym sezonie będziemy mogli ich oglądać na ligowych parkietach. I oby tak dalej. Tym optymistycznym akcentem kończymy już kolejne sportowe podsumowanie tygodnia. Przygotowali je dla Państwa ZG Speakerzy.